Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości z Sephory, czyli tak zwany makijaż na bogato. Mam tu przetestowania paletkę od Natasha Denona i jest to paletka Mini Starlet Palette. Myślałam, że kupię Mini Dream i że przetestuję ją w tym filmie, ale niestety do tej pory nowości z serii Dream są niedostępne. Także w dzisiejszym filmie zrobię makijaż oczu tą paletą i zobaczymy, jak te cienie wypadną. Mam do przetestowania również olejek do ust z Fenty Skin i dwie nowości z Anastasii, pomadkę Lip Velvet w kolorze Crush i nowy żel do brwi, który nazywa się Brow Frizzy Gel. Do tego dorzucę jeszcze tusz do rzęs. Jest to marka Sweet. Nie wiem, jak się czyta tą nazwę. Co prawda nie jest to marka dostępna w Sephorze, jest ona dostępna chyba na Zalando, na zagranicznych stronkach. Jest on dosyć drogi, także pomyślałam, że wrzucę go do tego testu, no i zobaczymy, jak wypadnie. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, nałożyłam dzisiaj podkład Znam, jest to Perfect Lift Foundation. Jego test jest już na kanale, mogę Wam zdradzić, że jest naprawdę spoko. Bardzo podoba mi się, jak wygląda na skórze. Kosmetyki kremowe, które nałożyłam, bronzer NARS Afterglow w kolorze Laguna, róż oraz rozświetlacz, paletka Natasha Denona Rose Cheek Duo. Korektor standardowo Glow Już by Huda Beauty, przypudrowałam go mieszanką pudrów Claressa oraz Hahn Fresh Rosy. Na strefę T nałożyłam puder z Vibo Serum Powder, a na boki twarzy dałam puder z Hourglass, żeby troszeczkę rozświetlić tą skórę, żeby nadać jej delikatnego blasku. Zaczniemy sobie od olejku do ust Fenty Skin. Ja mam go w tej pierwszej wiśniowej wersji, ale jest dostępna również wersja melonowa. Jeśli chodzi o opis, ma być to intensywnie nawilżający olejek, który chroni, odżywia i nadaje ustom połysk oraz piękny wygląd. W składzie mamy olej z czereśni, wyciąg z wiśni z Barbados i z dzikiej wiśni, które odżywiają i regenerują usta. Oleje jojoba i z dzikiej róży pomagają zachować nawilżenie i koją przesuszone usta. Bezbarwna, nieklejąca formuła, owocowy wiśniowy zapach, przyjemny aplikator z pianką. Kosztuje on 115 zł, także nie jest to tani produkt. Mamy tutaj 5,6 ml. Opakowanie wygląda tak. Jeśli chodzi o ten aplikator, to jest on dosyć spory. Faktycznie jest to taka pianka, taki puszek. Co do samego produktu, zapach ma przepiękny. Jest to zapach wiśniowych landrynek. Coś takiego mega przyjemnego, słodkiego. Co do samej formuły, to nie jest to typowy wodnisty olejek, raczej powiedziałabym, że jest to olejkowy żel. Także nakładam ten produkt na usta, no i zobaczymy, jak on w czasie makijażu się utrzyma, czy faktycznie te usta nawilży, no i jak będzie wyglądał. Jak nakładam ten produkt, to od razu czuję, że ta formuła jest olejkowa, ale on fajnie te usta otula, jest dosyć gęsty, przez co myślę, że może się spoko utrzymywać. Ta poduszeczka jest bardzo przyjemna, mięciutka, także aplikator jak najbardziej na plus. Ta formuła przypomina mi trochę kisiel. Jak przekręcam ten produkt, to widzę, że on się delikatnie wylewa, ale jest to naprawdę gęsta konsystencja. Także bardzo ciekawy kosmetyk, byłam go mega ciekawa, chciałam go przetestować i bardzo się cieszę, że mi się udało. Lecimy z makijażem oczu, zaczynamy od paletki Natasha Denona Mini Starlet Palette. Kupiłam ją, jak mówiłam wcześniej, dlatego, że nie było Mini Dream, no bo polowałam zarówno na paletkę, jak i na tą mini paletę do twarzy. Niestety te kosmetyki nadal są niedostępne. Jeśli chodzi o ten produkt, ma być to paleta 5 odcieni tworząca łagodne, świetliste efekty dzięki 3 kultowym, matowym cieniom, przyciągającemu wzrok metalicznemu odcieniowi i odważnemu, ale subtelnemu cieniowi Chroma Crystal Eyeshadow. Twórz swoje arcydzieło za pomocą tych odcieni pojedynczo lub w połączeniu, aby stworzyć różnorodne, trwałe makijaże na dzień i na noc. Mamy tutaj 5 x 0,8 g, paleta kosztuje 135 zł. Odcienie wyglądają tak. Mamy tutaj 3 maty i 2 błyski. Co prawda kolorystyka nie jest w 100% moja, troszkę się boję tego cienia, bo on jest taki lekko jakby śliwkowy, to nie jest typowy brąz, ale pozostałe kolorki wyglądają bardzo fajnie. Po zakupie tej palety swatchowałam sobie te cienie i standardowo, jak w przypadku każdych cieni Natasha Denona, które testowałam, pigmentacja jest bardzo intensywna, błyski jak i maty wyglądają mega zachęcająco. Także myślę, że przy użyciu tej palety będzie można stworzyć naprawdę przepiękne make-upy. Jak mówiłam, troszeczkę martwi mnie ten cień, no bo on jest taki śliwkowo-chłodny.
może wyglądać lekko brudno, ale na razie nie chcę wyrokować. Oczywiście przetestuję dzisiaj wszystkie cienie, w makijażu użyję wszystkich kolorów i zobaczymy, jak ten lekko chłodny odcień będzie wyglądał. Moją bazą pod cienie jest korektor, który nakładałam również pod oczy, czyli Glowish by Huda Beauty. Delikatnie przypudrowałam to pudrem, no i możemy sobie przejść do makijażu. Zacznę od tego troszkę jaśniejszego brązu. Wzięłam płaski pędzelek i nałożę ten cień w zewnętrznym kąciku. Ten kolorek jest bardzo ładny, moim zdaniem jest to typowy neutralny brąz. Jest dobrze napigmentowany, ale nie przepigmentowany, niezbyt ciemny, więc myślę, że sprawdzi się zarówno do ciemniejszych makijaży, które na przykład przyciemnimy kreską i wtedy wyjdzie nam coś wieczorowego, jak i do makijaży dziennych. Na początku wklepywałam ten cień, żeby osiągnąć pełne krycie. Teraz delikatnie blenduję go do góry, ale niezbyt wysoko, bo jeśli chodzi o samo załamanie, to nałożę ten jaśniejszy odcień. Jeśli chodzi o ten cień, to naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Wygląda bardzo ładnie, bardzo miękko. Nie ma żadnych prześwitów. Ok, biorę sobie teraz pędzelek do blendowania. Sięgam po ten jaśniejszy mat i będę nim budować załamanie. Jest to taki delikatnie brzoskwiniowy odcień, zdecydowanie cieplejszy niż ten brąz, ale myślę, że połączenie tych dwóch kolorów może wyglądać bardzo fajnie, bardzo wdzięcznie, no bo mamy tutaj coś neutralnego plus delikatne ocieplenie, ale to nie jest taki typowo ciepły makijaż. Zobaczcie, no dosłownie 3-4 ruchy. I te cienie przepięknie się ze sobą połączyły, stworzyły mi chmurkę. Także myślę, że będzie to kolejna paleta Nataszy Denony, która będzie moim hitem, po którą będę chętnie sięgać. No praca z tymi cieniami jest naprawdę bezproblemowa. Nawet osoba, która zaczyna z makijażem, która dopiero się wdraża, z tymi cieniami nie będzie miała problemu. Także tak to wygląda. No i możemy sobie przejść do cieni błyszczących. Myślę, że zacznę od tego bardziej metalicznego koloru. Jak widzicie na swatchach jest to dosyć intensywny, taki miedziano-złoty cień, więc on nam troszeczkę ten makijaż ociepli, ale myślę, że w połączeniu z tym brązem nadal nie będzie to wyglądało zbyt ciepło, zbyt pomarańczowo. Fajnie się to uzupełni. Cień nakładam standardowo na suchą powiekę, bez żadnej mokrej bazy, no i przepięknie się przykleja, nic się nie osypuje. Jest bardzo intensywny. Kiedyś takich klejów używałam. Używałam produktów typu NYX Glitter Primer, ale zauważyłam, że jak nakładam na taki produkt mokre, błyszczące cienie, to wygląda to ciężko, bo tego cienia przykleja się dużo i na mojej powiece się to po prostu nie sprawdza. Także od dłuższego czasu takich kosmetyków nie używam i nakładam błyszczące cienie na sucho. Wrzucam sobie na chwilkę do matowego brązu i delikatnie nałożę go na błysk, żeby mieć fajne przejście. Makijaż mi się podoba niesamowicie, wygląda naprawdę super, nie ma się tutaj kompletnie do czego przyczepić, kolorystyka jest fajna, z cieniami pracuje się bez żadnego problemu. Nałożę sobie teraz ten drobinkowy błysk, ale myślę, że spróbuję go nałożyć takim syntetycznym pędzelkiem. Zobaczymy, czy to zda egzamin, czy ten cień się przetransferuje. Jeżeli będzie to wyglądało zbyt delikatnie, to po prostu doklepię go palcem. Cień się bardzo ładnie nałożył. Co prawda, no nie jest jakiś super intensywny, na swatchu wygląda mocniej, także może jednak wrócę do palca. Jeśli chodzi o nakładanie błyszczących cieni takimi pędzelkami, to robię to bardzo rzadko. Dzisiaj miałam na to ochotę, ale widzę, że ten cień wygląda dosyć delikatnie, także doklepię go jeszcze palcem. Tak, i wygląda to od razu zupełnie inaczej, wygląda to mokro. Plus do tego te iskierki przepięknie się mienią, no cień jest naprawdę obłędny. Cała paletka mi się podoba, te kolory naprawdę są bardzo przemyślane, pasują do siebie, ale ten błyszczący cień to jest rewelacja. Jeżeli miałabym Wam powiedzieć, który cień z tej palety podoba mi się najbardziej, to byłby to właśnie ten błysk. Dołożyłam troszkę tego błysku w samym wewnętrznym kąciku i zjechałam na dolną powiekę. Później będę nakładać mat i wszystko sobie połączę. Przechodzimy sobie do tego najciemniejszego, lekko chłodnego matu i zobaczymy, czy fajnie mi on tutaj wjedzie, czy przyciemni mi zewnętrzny kącik, czy będzie wyglądał spoko, czy jednak da mi lekko brudny efekt. Widzę, że jest na tyle dobrze napigmentowany, że nakłada się na ten brąz i troszkę tą powiekę przyciemnia. Muszę przyznać, że całkiem spoko to wygląda. Oczywiście widać, że jest to chłodny odcień i nie pasuje on na 100% do pozostałych, bardziej ciepłych cieni,
ale myślę, że jakoś mocno się to nie gryzie i w ostatecznym rozrachunku ten makijaż wygląda naprawdę super. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o górną powiekę. Przejdę sobie teraz do dolnej powieki i nałożę ten jaśniejszy, neutralny brąz. Przejadę nim po całej powiece, połączę zarówno z górą, jak i z wewnętrznym kącikiem, z błyskiem, który nakładałam wcześniej i delikatnie go rozblenduję. Ten makijaż mi się naprawdę bardzo podoba. Jak patrzyłam na tą paletę, to czułam, że on będzie fajny, ale nie spodziewałam się chyba, że będzie aż tak fajny, że aż tak przypadnie mi do gustu. Praca z cieniami z paletki Natasha Denona Mini Starlet skończona i powiem Wam, że mega mi się te cienie podobają. Jestem w szoku, jak fajnie się z nimi pracuje. Ja wiem, że jakość cieni Nataszy jest bardzo dobra. Mam dwie mini palety i jestem zachwycona, ale te cienie są jeszcze lepsze. No one są obłędne. Dają tak przepiękną chmurkę, tak miękki efekt. Te błyski są niesamowite. Myślałam, że moim ulubieńcem, jeśli chodzi o te mini Nataszki, będzie paletka brąz, ale coś czuję, że chyba będzie to paleta Starlet. Także oczywiście po zrobieniu całego makijażu przejdę do podsumowania, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona tą paletą. Dalej tuż do rzęs, tutaj macie nazwę marki. Nie pamiętam, w którym kalendarzu go znalazłam, ale chyba był to kalendarz Zalando. Z tego co kojarzę, ten tusz nie jest tani, kosztuje coś koło 100 i są różne wersje. Niestety nie ma tutaj żadnej informacji, co ten tusz ma robić, czy jest to tusz pogrubiający, czy wydłużający. Szczoteczka jest silikonowa, bardzo cieniutka. Po tej szczoteczce można wywnioskować, że ten tusz nie będzie raczej zbyt mocno pogrubiający, tylko bardziej wydłużający i rozdzielający. No ale za chwilę to sprawdzimy. Biorę sobie lusterko i tuszuję rzęsy. Szczoteczka nie nabiera zbyt dużo tuszu, formuła nie jest super gęsta, więc nie oblepia mocno rzęs. No na razie wygląda to ok, widać, że te rzęsy są podkreślone. To nie jest tylko delikatne podkreślenie kolorem, ale też trochę pogrubienie, czego się nie spodziewałam. Jest fajne wydłużenie. Jeśli chodzi o rozdzielenie, to widzę, że ten tusz jednak troszkę skleja. Także myślę, że już nie będę go dokładać. Postaram się trochę te rzęsy porozdzielać i tak to zostawię. Moim zdaniem jak na tusz za około 100, to ten efekt nie jest wybitny. No te rzęsy są ładne, widać, że są fajnie podkreślone, da się je rozdzielić, ale myślę, że tusze drogeryjne za około 20-30 zł dają podobny efekt. Także gdybym mogła sobie ten tusz gdzieś tam zamówić, to raczej bym z tej okazji nie skorzystała. Okej, myślę, że tak to zostawię, nie będę już kombinować, bo im bardziej kombinuję, tym widzę, że więcej tych rzęs powoli mi się zaczyna sklejać. Także przechodzę sobie do drugiej strony i wszystko sobie wyrównam. Jak przejeżdżam tym tuszem po rzęsach pierwszy, drugi raz, no to widzę, że on nie skleja, ale daje ultra delikatny efekt. Nie ma pogrubienia, nie ma wydłużenia. Żeby osiągnąć taki efekt, czyli troszkę te rzęsy pogrubić, trzeba go lekko zbudować. Przechodzimy sobie dalej. Do testów mam jeszcze nowość od Anastazji. Jest to żel do brwi Brow Frizzy Gel, który ma być ultra mocny i ma dawać efekt laminacji. Żeby delikatnie zagęścić brwi i żeby nadać im troszkę koloru, nałożyłam produkt od Huda Beauty. Jest to Bomb Brows Full and Fluffy. Jest to Fiber Gel, czyli żel z włoskami, który bardzo fajnie brwi zagęszcza, wypełnia, ale przy tym daje naturalny efekt. Ja mam kolorek 4 Light Brown, nie jest to produkt utrwalający, zastygający, także utrwalimy go żelem z Anastazji. Ja mam ten żel w pojemności Travel Size, 4,5 ml, kosztuje około 80 zł. Jest też pełnowymiarowa wersja i kosztuje chyba 150. Szczoteczka wygląda tak, z jednej strony mamy krótsze włoski, z drugiej dłuższe, także tą krótszą stroną możemy fajnie sobie te włoski doklepać, dokleić do skóry, a tą dłuższą wyczesać. Identyczną szczoteczkę, identyczny aplikator ma żel z Eveline, ale jeśli chodzi o porównanie tych dwóch produktów, to zrobimy to w innym filmie. Także przechodzę do aplikacji, zaczynam od strony z dłuższymi włoskami, układam sobie te brwi, przeczesuję, ale przy tym nakładam też trochę produktu. Widzę, że ten żel na razie delikatnie się osadził, jest widoczny. Mam nadzieję, że jak ten żel zacznie zastygać, to to zniknie, bo szczerze mówiąc, ja takiego efektu bardzo nie lubię. Przechodzę sobie teraz do krótszych włosków i spróbuję delikatnie podciągnąć te brwi do góry,
żeby uzyskać lekki efekt laminacji. Jak przejeżdżam po brwiach, to czuję, że ten żel zaczyna zastygać, bo włoski stawiają lekki opór. Mam wrażenie, że jest jakiś taki lekki nalot. Nie bardzo mi się to podoba. Postaram się wyczesać go tymi mniejszymi włoskami. Udało mi się to wyczesać, ale jak jechałam w tą stronę, to widzę, że pozostałości tego żelu zostały mi tutaj z tyłu za brwią. Także wzięłam sobie czysty pędzelek i staram się zdjąć nadmiar produktu. Szczerze mówiąc, mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o ten żel. Spodziewałam się, że to będzie hicior. A niestety, jak nałożyłam po tej stronie chyba troszkę zbyt dużo produktu, to ten biały nalot się pojawił. Dało się go wyczesać, dało się go pozbyć, ale jednak się pojawił. Mam wrażenie, że jest to podobny efekt jak w przypadku nałożenia zbyt dużej ilości mydełka do brwi. Ja w tym momencie mydełek nie używam, ale kiedyś się testowałam. No i pamiętam, że jak przesadziłam, to właśnie taki nalot się pojawiał. Także myślę, że będzie to całkiem spoko produkt. Czuć na tej pierwszej brwi, że dosyć mocno te włoski utrwalił. Trzyma się to na miejscu. Więc może być to naprawdę mocno utrwalający żel. Ale z drugiej strony jest on dosyć gęsty, troszkę się ciągnie. Ale z drugiej strony nie można nałożyć tego produktu zbyt dużo. Trzeba uważać z ilością, bo pojawia się delikatny nalot. Także po drugiej stronie bardzo uważam, nie przyciskam zbyt mocno tej szczoteczki, żeby ten produkt mi się nie osadził. Okej, no wygląda to fajnie. Te brwi faktycznie są lekko podniesione, podciągnięte do góry. Ja osobiście efektu laminacji nie lubię. Nie lubię ani takich bardzo dużych brwi, ani wysoko wyciągniętych, ale tak delikatnie podciągnięte do góry prezentują się całkiem ok. Lecimy sobie z ostatnim produktem, czyli z pomadką od Anastasii Velvet Matte. Ja mam ją w kolorze Crush. Mamy tutaj 3,5 grama i jeśli chodzi o cenę 139 zł, dostępnych jest chyba 6 odcieni. Co do tego olejku z Fenty, to powiem Wam, że całkiem długo się utrzymał. Te usta są całkiem fajnie nawilżone, mięciutkie. Także myślę, że będzie to spoko olejek, no ale w drogerii możemy znaleźć fajne olejki za 30 zł. Także nie wiem, czy jest to do końca produkt wart swojej ceny. Lecimy sobie z pomadką. Najpierw zrobię Wam swatcha. Kolorystyka tych pomadek bardzo mi się podoba. Wszystkie odcienie są fajne. Ja wahałam się pomiędzy trzema. Ostatecznie wzięłam odcień Crush. Już tą pomadkę testowałam. Bardzo dobrze mi się sprawdziła. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy nie kupić sobie jeszcze jednego odcienia. Także tak wygląda kolorek Crush. Moim zdaniem jest to ciepły, dosyć intensywny, ciemny nudziak, ale nie jest zbyt pomarańczowy, nie jest ognisty. Także na moich ustach prezentuje się naprawdę przepięknie. Opakowanie pomadki jest przepiękne, jest dosyć ciężkie. Aplikator jest łezkowy, wygląda tak. Jeśli chodzi o formułę tych pomadek, jest to typowa welurowa pianka, która daje na ustach matowy efekt. Ale powiem Wam, że nie zauważyłam, żeby ta pomadka przesuszała, żeby była niekomfortowa. Plus do tego całkiem fajnie się utrzymuje. Jest dobrze napigmentowana, więc nie musimy jej budować, nie musimy nakładać dużo, żeby osiągnąć pełne krycie. Także przy nałożeniu cienkiej warstwy osiągamy naprawdę mocny, intensywny kolor. Co prawda ta pomadka nie jest bez wad. Pierwsza wada to taka, że ona się troszkę odcina od środka. No ale zazwyczaj pomadki matowe tak mają. Jak chcę, żeby to odcięcie nie było zbyt widoczne, to biorę sobie syntetyczny pędzelek i delikatnie tą pomadkę blenduję, ewentualnie blenduję to palcem i wtedy ten efekt jest fajniejszy. Drugi minus to to, że ta pomadka minimalnie podkreśla załamania na ustach. Ona nie wchodzi w ciągu dnia w te załamania, to nie wygląda sucho, ale delikatnie je podkreśla. Niestety, jeśli chodzi o matowe formuły, o matowe pomadki, no to bardzo często tak jest. Troszeczkę podkreślają załamania, no i delikatnie się odcinają, ale jeżeli tą pomadkę fajnie rozblendujemy i nie nałożymy jej zbyt dużo, to możemy osiągnąć naprawdę super efekt. Także ja jestem z niej zadowolona, fajne jest to, że jest komfortowa, że jest lekka i że daje matowe wykończenie, ale to nie jest suchy, tępy mat, tylko coś bardzo miękkiego, naturalnego. Także tak się prezentuje makijaż drogimi kosmetykami. Jak dla mnie wygląda to rewelacyjnie. No i tak naprawdę ze wszystkich produktów jestem zadowolona. Z jednych bardziej, z innych mniej. Ale nie trafiłam dzisiaj na żadnego bubla. Zaczynając od olejku Fenty Skin. Moim zdaniem jest bardzo fajny. Jest dosyć gęsty, otulający. Czuć, że te usta nawilża. Przepięknie pachnie i całkiem spoko się utrzymuje.
Paletka Natasha Denona Mini Starlet, no i tutaj jestem zakochana. Moim zdaniem te cienie są obłędne. Zarówno kolory, jak i jakość tych cieni, jak i wykończenia, jak dla mnie super. Także jeżeli się nad tą paletką zastanawialiście, to ja ją gorąco polecam. Dalej tusz do rzęs i jak dla mnie jest on po prostu przeciętny. Spodziewałam się czegoś więcej od tuszu za około stówkę, więc jeżeli gdzieś tam na Zalando czy na innych stronkach ten tusz zobaczycie, no to raczej bym go odpuściła, w drogerii można znaleźć dużo lepsze tusze. Rzęs Anastasii Frizzy Brow Gel, no i tutaj mam troszkę mieszane uczucia, bo z jednej strony ten żel bardzo mocno utrwala, te brwi są fajnie ułożone, nic się nie rusza, ale z drugiej strony ta formuła jest dosyć gęsta, taka lekko glutkowata. Ja niestety za taką formułą nie przepadam, także oczywiście będę używać, będę go dalej testować, ale jeżeli miałabym Wam w tym momencie powiedzieć, która formuła podoba mi się bardziej, czy żelu z Eveline, czy żelu z Anastasii, no to byłby to zdecydowanie żel z Eveline. Ostatni produkt to pomadka od Anastasii Lip Velvet. Ja osobiście jestem zachwycona. Wiem, że to nie jest formuła dla wszystkich. Nie wszyscy lubią efekt matu. Nie wszyscy lubią się bawić z blendowaniem pomadki, żeby wyglądało to dobrze. Ja jestem bardzo zadowolona, chętnie będę używać. No i jak mówiłam w trakcie filmu, zastanawiam się nad jeszcze jednym kolorem. Jeśli chodzi o test drogich nowości, o makijaż na bogato, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy testowaliście nowości z Sephory, które Wam dzisiaj pokazałam. A jeżeli tak, to napiszcie, jak one się u Was sprawdziły i co o nich sądzicie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!